A muszę ubrać moją suknię ślubną. Wiecie, tylko nie mam białej, mam czarną. Czy ja mogę ubrać tą czarną dzisiaj, moją suknię ślubną? Pozwolicie nam na to? Można przechodzić do środka, gdyby tam, bo tam widzę, że tłumy się... Ruszać trochę tymi tamburinami. Kto ma? Wszyscy do góry, poczekać. Do góry te tamburina. Kto ma? Mocno, do góry, mocno. Bijemy mocno, mocno tamburina. Wszystkie tamburina, nie słyszę. Dobrze, brawo, brawo, brawo. Cieszymy się ogromnie z obecności tak ogromnej tutaj wszystkich przybyłych. Mamy nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzone w cudownym gronie, w cudownej atmosferze będziecie miło wspominać. Mamy również ogromną nadzieję, że w miarę możliwości każdy jak tylko może, jak tylko potrafi, włączy się z nami w to wszystko, co się tutaj wydarzy. Ludzie, które przypomina nam o miłość. Każdy z nas miał tę możliwość, że w czasie Wigilii Bożego Narodzenia przełamał się swoim życiem, poprosił o miłość i zaczął wszystko od nowa. Dzisiaj chcemy w tej wspólnocie, którą tutaj tworzymy, w tej radosnej wspólnocie parafianów, miłych gości, wszystkich przyjaciół podzielić się miłością. Chcemy w tym geście powiedzieć, że chcę kochać. Co chcemy powiedzieć, że? Chcę kochać. Co chcemy całemu światu powiedzieć, że? Chcę kochać. I nie tylko słowami, ale uczynkami. Dlatego teraz jest ten moment, żeby powstać, żeby na chwilę podnieść się do góry, ci, którzy siedzą. Rozejrzyj się w lewo i w prawo. Znasz? Prawo znasz? Spójrz do przodu, znasz? Spójrz do tyłu, znasz? I do góry, znasz to? A powiedz jedno, co ty chcesz w życiu robić? Chcę? Nie, nie, bo to takie jest takie skrajne tylko języka. Co chcesz w życiu robić? Chcesz? Chcę? I wszystkie kobiety, które są w kościele, co kobiety chcecie w życiu? Chcecie? A mężczyźni, co wy chcecie w życiu? A wszystkie dzieci, które są w kościele, kochane dzieci, co my w życiu chcemy? Kochać! Bardzo dobrze, kochani, weźcie do ręki ten kawałek opłatka, ten kawałek miłości. Spójrz na lewo i prawo, przełam się i przytul człowieka, którego masz obok siebie. Przytul, nie składaj życzeń, przytul, daj jego miłość. Tutaj. Thank you.
Dobrze kochani. Zanim Maryja zaszła w ciążę, co ten anioł zrobił? Przyszedł.
że porodzi syna, któremu imię nada Jezus. Co Maria na to? Co Maria na to? Powiedziała, a nie, super, będę wam to Bożą, czy nie? Co Maria? Najpierw, co ta Maria robiła? Słuchała do końca anioła i co powiedziała? Niech mi się stanie i stało się i Maria przyjęła Pana Jezusa. I przyszedł taki moment, który przeczytaliśmy całkiem niedawno temu, jak ten moment się nazywa. Ten, kiedy Pan Jezus przychodzi na świat, co to jest za święto? Co to jest za święto? Kto wie? Co to jest za święto? Thank you.
dzisiejszego spotkania. Chcemy w naszym życiu? Będziemy w naszym życiu? I bracie, może dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła? Spróbujemy zaśpiewać dzisiaj Betlejem. Kto zna dzisiaj Betlejem? A gdzie jest nasze Betlejem? Kto mi pokaże, gdzie jest nasze Betlejem? Kto mnie zaprowadzi do Betlejem? Kto chce ze mną do Betlejem pójść na chwilę? Chodźcie ze mną do Betlejem. Idziemy do Betlejem. Kto ze mną do Betlejem chce? Dzieci, Betlejem będziemy śpiewać ku Panu Jezusowi. Chodźcie dzieci kochane tu. Kto może niech przychodzi do Betlejem naszego. I spróbujemy dzisiaj Betlejem. Chodź, Majunia, chodź. Osioł, wuj i baranek. Czy ten osioł jest podobny do mnie? Nie.
i Maria Panna, bo już urodziła, piastuje to dziecko. Tego Jezusa piastuje, żeby miał pewną miłości w życiu. Lubicie, jak mama przytula, prawda? To jest najpiękniejszy moment na świecie. Moja mama mnie też przytula. Takiego... Ojojojojojojo, słowo wygłosło. Ale takiego dużego chłopaka, nie? Takiego dużego chłopaka. Dzieci kochane. Maria Panna. Zrobimy niespodziankę. Pamiętacie? Jeśli pozna. Zaśpiewamy? Zaśpiewamy? Wiecie, dobre wiary. Macie oczy wiary, a nie widzicie. Chcemy ciągle widzieć, jak Pan Jezus do nas z miłością przychodzi. Tomuś, ja poproszę gitarkę na sekundę. Śpiewają, kochani, czy liczne dzieci nasze? Trochę śpiewają, uwaga! Odważnie! Jest Pan Jezus, a jesteśmy po to, bo chcemy w naszym życiu? No, nie zaskakujemy. Po co my jesteśmy, żeby w naszym życiu? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Panienki, 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 Panien
śpiewają tą kolędę. Pierwsza zwrotka, wszyscy razem. Mam nadzieję, że usłyszę. Mam nadzieję, że słyszę. Mam nadzieję, że będziemy w niebie. Mam nadzieję, że będziemy kochać. Uwaga, uwaga, przygotowujemy się. Uwaga, uwaga, przygotowujemy się. I teraz uwaga, razem, razem, bez naszej pomocy i... Bo ma wrażenia, każdy pewnie pije.
to nie ulega wątpliwości, że to powie. Mam na ciebie prezent. Do kogo przyszedłeś tutaj do kościoła? Do Jezusa. A chciałbyś, żeby Jezus poszedł z tobą do domu? To mam przygotowanego dla ciebie Jezusa, który leży w żłobku, taki piękny żółwek, który otrzymasz od nas w prezencie. Pokażemy tutaj. Najpiękniejszy żółwek, gdzie Pan Jezus leży w żółwku. I dlatego, że przyszedłeś, każde dziecko przyszło do Pana Jezusa, każdy, kto zaśpiewa z tym Panem Jezusem, nie wyszedł do domu. Żeby ten Pan Jezus zawsze był w każdej rodzinie. Bo przecież w naszym życiu chcemy. I bardzo dobrze. Wielkie brawa. Jeszcze jedna osoba. To jest chętnie. Poproszę pastora. Jaka to będzie kolejna czy pastorałka? Do szopy tej pasterzy. Pomóż, może być garnie. Thank you.
Poproszę, tak. Tak, zaśpiewacie ze mną, ale za chwilę. Tak, poproszę. Jaką kolędę? Cicha. Thank you.
pierwszą zrodkę z wami wszystkimi, bo pięknie to zaśpiewaliście. Poczułem, że naprawdę jestem w stajni betlejemskiej. Tylu, co przyszło na urodziny Pana Jezusa, naprawdę niesamowite. Przyszliśmy, bo chcemy. Co chcemy w naszym życiu robić? No i o to chodzi. Więc pójdźmy jeszcze raz do stajenki. Sami zaśpiewacie bez naszej pomocy. Bracie kapelmistrzu, jedziemy. Jest bardzo odważny. Jest przygotowanych dla niego 7 płyt DVD z całą historią zbawienia. A tą osobą, która otrzyma tą nagrodę, jest Tymon. Wielkie brawa dla Tymona! Pokaż się, pokaż się. To jest Tymon, to jest nasz Tymon. Poczekaj, mogę ci podnieść do góry na chwilę? Tymo, mogę cię coś zapytać? Mogę? Powiedz, jak bardzo ty kochasz Pana Jezusa? To bardzo. Bardzo mocno? A powiedz mi, skąd masz taką wiedzę,
o tym wszystkim, co z Panem Jezusem się działo. Chodzisz na religię? Tak. Popatrz, ja też. I skąd jeszcze oprócz lekcji religii? Bo ja to słyszałem. Skąd jeszcze uczy się o Panu Jezusie oprócz religii? Z kościoła. Z kościoła? A chodzisz do kościoła? Zawsze. Zawsze. To znaczy, że takie małe zastrzeżenie dla starszych? Zawsze, tak. A Pan uczy się o Panu Jezusie też? Tak trochę niepewnie? Ale dobrze. Czy cieszy się z tej nagrody? Bardzo. I co z nią zrobisz? Bardzo cieszę się. Bo będziesz jeszcze bardziej poznawał kogo? Pana Boga. Pana Boga. Wielkie brawa dla Szymona. Wielki prezent dla Szymona. I zaśpiewajmy kolędę. Razem wszyscy zaśpiewajmy kolędę. Jakie jeszcze nie śpiewaliśmy kolędy? Mędrcy świata? Mędrcy świata. Mędrcy. Ale cichutko, to Pan Jezus czeka na nasz śpiew. Pan Jezus czeka na nasz śpiew. Thank you.
brawa dla tej świętej kolędy. Teraz zapraszam cię. Martynka i? Zuzia. Monika. Monika, Janek, Zuzia i? I Martynka. Jak chcielibyście nam zaśpiewać kolędę jako rodzina? Może być piosenka serdeczna. Ja lubię o tych sonikach, tych sankach, konikach i tak dalej. Może być, tak? Mikrofon tutaj. Kto wie? Kto wie? No bo przecież my chcemy w naszym życiu. No nie. Już jakbyśmy się wypalili. My chcemy w naszym życiu. No właśnie, tak po prostu. Thank you.
Tyle słów padło, nie? A przecież nasze życie chcemy? No ja przegrałem.
dziecięce. Ja mam fajne chodzę sobie mówić kalami cały czas do przodu, do tym, nie? Bo chcemy w naszym życiu... Jest nas czasem będą, bo my w życiu nasze chcemy? A bez miłości nie ma nic. Także moi kochani, wielkie brawa na zakończenie. Dla nas wszystkich, za to, że jesteśmy. Dla nas wszystkich. Błogosławieństwo Boże, potem dorośli się wycofają, dzieci się wycofają. I w pierwszej kolejności po błogosławieństwie będziemy wyczytywać dzieci, które chodziły na adoracje i dzieci które podchodziły, otrzymywały paczki, a potem pozostałe dzieci oczywiście otrzymają paczki. Nikt nie zostanie bez paczki, natomiast chodzi o to, żeby te dzieci